Witam, z tej strony Nightshade, a to są Smocze Łzy, rozdział 21, historia. No to cicha i bardzo spokojna. Strażnicy odpoczywali, wygrzewając się w płomieniach ogniska, którego rozpaleniem zajęła się wcześniej Fiotowa Klasz. Tymczasem troszkę dalej Twilight i dowódczyni oddziału poszukiwawczego odbywały sobie małą pogawędkę. Czarodziejka leżała na ziemi, szorstka lina owijała jej się wokół ciała i nie pozwalała jej ruszyć którąkolwiek nogą. Po raz kolejny czekała w napięciu i spoglądała od czasu do czasu na krążącą tuż obok niej lunę. Zgodnie z tym, co mówił jej mina, księżniczka wydawała się bardzo niepokojona, a cała jej uwaga była skupiona na bezchmurnym niebie, które rozświetlone srebrnym światłem księżyca ujawniało przepiękne konstelacje, które nie były widoczne z zamku Canterlot. Stopny alikorn lecący obok gryfa, niczym w niezwykłym tańcu, ukazujące się jedynie daleko na północy, zostały przez nią utkane podczas niezwykłej gali ponad 1000 lat wcześniej. Specjalnie na okazję podpisania wieczystego paktu przyjaźni z gryfon między Equestrią a raczkującym wówczas Imperium Gryfu. Lata mijały, a pakt był łamany raz za razem, jednak znak przyjaźni pozostał na swoim miejscu, często przypominając obu stronom, że największym dobrem obu państw były korzyści wynikające z ich wzajemnej współpracy, a walka nie prowadzi do niczego poza niszczeniem nietrwałego skądinąd pokoju. Tym razem jednak władczyni nocy nie zachwycała się swoim misternym dziełem, a wręcz bała się, czy przepiękne gwiazdy nie runą na ziemię, kierowane usilnie tłumioną złością. Nie zważając na zamyślenie księżniczki Twilight, podniosła głowę, a Luna natychmiast spojrzała na nią swoim zabójczym wzrokiem. Nie masz pojęcia, co się zaczęło dziać od twojej ucieczki. Smoki szaleją na północy. Moja siostra nie może zasnąć, bojąc się o życie twojej Spike'a. Kegen czyha na wolności, a teraz to. Masz jakieś dowody, które chociaż potwierdzają twoje słowa? Księżniczko, nigdy nie żartowałabym w tak poważnej sprawie. Osobiście byłem świadkiem, jak bez wypowiedzenia wojny gryfy zaatakowały twierdzę i zabiły wszystkich. Żołnierzy, więźniów, nawet nie martwiły się zbieraniem zwłok, na które to krok natrafiałyśmy podczas ucieczki. Czemu niby miałyby to robić? To wizja szaleńca, moje dziecko. A ja podejrzewam, że po prostu zbyt długo włóczyłaś się razem z tą zwariowaną zebrą. Zekora nie jest szalona, zaprotestowała Twilight. Ja również nie jestem i wiem, co widziałam. Kiedy przechodziłyśmy korytarzami, natykałyśmy się tylko i wyłącznie na coraz większe kałuże krwi. Gryfy nie miały żadnych skrupułów, a gdybym osobiście nie zadbował o obronę, to najpewniej podzieliłybyśmy los reszty. Wiesz, że nie kłamie. Widzę, że ty również czujesz to w powietrzu. Nie mamy czasu na kłótnie. Mam cię tak po prostu uwolnić i pomóc ci znaleźć twojego zwierzaczka. Rozkradałeś rozum, jeśli choćby przez chwilę myślałaś, że cię wysłucham. Za chwilę lecimy do pałacu, moja droga. Tam porozmawiamy o wszystkim, co jeszcze chciałabyś dodać. Luna odwróciła się i zaczęła szukać w torbie eliksiru. Tu uśpiłby ją na kilka dobrych dni, co znacząco ułatwiłoby transport do Canterlot. Po chwili znalazła przepiękną małą fiolkę wypełnioną szmaragdowym płynem, który przerażona Twilight rozpoznała w mgnieniu oka. Księżniczka podniosła fiolkę i powoli podeszła do wielkiej klaczy. Do dna, Twilight. Już za chwilę obudzi się wtulona cieplutką, pałacową pościel, bez wylewania. Czekaj, widziałam Spike'a, jest niedaleko. Kiedy mnie wybudziliście, widziałam, jak przelatuje, nie był sam. Księżniczka stanęła jak wryta, a fiolka upadła na ziemię, zbijając się w śnieg. Na szczęście jej zawartość była bezpieczna. Wtedy Klacz podeszła do związanej Twilight i spojrzała na nią ze zdziwieniem. Widziałaś Kegena? Tak, wiem, że nadal jest ze Spike'iem. Obaj byli razem i lecieli na północ. Jestem całkowicie pewna. Dopiero w tym momencie zwątpienie zeszło do serca Luny. Teraz i ona mogła to poczuć. Magia, jaka towarzyszyłaby zwykle przemarszowi armii jednorożców, wisiała w powietrzu, wywołana najprawdopodobniej przez obecność jej jednego, silnego źródła. W jednej chwili żelazna wola księżniczki złamała się i została uderzona przez zwątpienie, które w dużym stopniu naruszało realny ogląd sytuacji.
była pewna, że jeśli ruszy w napuszkiwanie natychmiast, to jeszcze tej nocy udaje się znaleźć źródło anomalii, a tym samym Spike'a, a co ważniejsze, Kegena. Jeden głos podpowiadał jej, że powinna natychmiast rzucić się do poszukiwań. Podobnie jak wiele razy w jej życiu, drugi głos albo był zbyt cichy, żeby dało się go usłyszeć, albo był specjalnie zagłuszony i zrzucony na drugi tor. Chociażby był to jej największy błąd, była pewna, że musi bez zastanowienia rzucić się w pogoń za niewyraźnymi śladami. Zdążyła jedynie wyłapać jedno słowo, które na chwilę stłumiło emocje i ponownie pozwoliło jej wrócić do niestabilnego stanu równowagi. Ciepły, zajmy głos w jej głowie rzucił tylko jeden wyraz. Przysięga. To wystarczyło, aby wspomnieć księżniczce, jaki jest jej cel. Księżniczko, dobrze się czujesz? Nie wyglądasz? Przykro mi, Twilight, rzekła Luna. Czym znienacka do ust Twilight wcisnęła się szyjka butelki, która od kilku chwil powoli poruszała się w kierunku rozkojarzonej klaczy. Eliksir zaczął działać zgodnie z przewidywaniami. Ofiara niemal natychmiast straciła czucie w kończynach, po czym zasnęła, tracąc przy tej okazji jakąkolwiek świadomość. Waleczna, wiercąca się na wszystkie strony spętana czarodziejka, leżała bez oznak życia, oczekując na przyjście straży. Pegazy już po chwili podleciały i spojrzały na leżącą w śniegu fioletową kulkę, spoczywającą w nienaturalnej pozycji. Jeden z nich, zgodnie z planem, złapał ją kopytami i wzbił się w powietrze. Jeden z żołnierzy podszedł i szepnął do ucha czarodziejki. Moja pani, zabraj Pegaz, śledzą nas od czasu wyjścia uciekinierki z jaskini. Jest wasza wysokość pewna, że nie powinniśmy ich teraz zabrać? Dałam im królewskie słowo, że jeśli nam pomogą, to daruję im wszystkie wcześniejsze występki. Poza tym dałam słowo siostrze, że wrócę w Twilight bez względu na okoliczności, a każda chwila zwłoki zwiększa ryzyko niedotrzymania moich zobowiązań. Obierzcie ją, póki nie zamarzła na tym mrozie i lećcie, ja zaraz was dołączę. Sami? Ależ pani... To rozkaz, mówię przecież, że zaraz do was dołączę. Tak jest, odezwał się Pegaz, po czym machnął kopytem i zbił się w przestworze. Luna została na ziemi, po czym odwróciła się w stronę krzaków, za których natychmiast po zniknięciu eskorty wyszedł konwajer, lecący nisko nad ziemią i zatwora niespuszczająca wzroku z odlatującej Twilight. Nie powinniście śledzić królewskiej eskorty wśród nocy i kompletnej dziczy. Jeden z moich strażników nieopatrznie mógł wziąć was za zagrożenie, a muszę przyznać, że czasem nawet mnie zdziwia ich nadgorliwość. Zalecam wam większą rozwagę w przyszłości. Nie tak niebezpieczeństwo jest nam groziły, wasza wysokość, odezwał się konwajer. Zgodnie z obietnicą możemy liczyć na to, że Twilight dotrze bezpiecznie do zamku, nie darowałby sobie, gdyby coś jej się stało. Naturalnie, w naszym obustronnym interesie leży to, żeby nic jej się nie stało. Osobiście zadbam o to, żeby twoja przyjaciółka więcej nie wtrącała się w akcje poszukiwawcze, odpowiedziała Luna, po czym zwróciła się do Zebry. Tobie zaś najprawdopodobniej należą się szczere podziękowania. Poza tym, zgodnie z obietnicą, dopilnuję, żeby Twilight nie dowiedziała się o swoim wkładzie w dopilnowanie jej bezpieczeństwa. Jesteś pewna, że nie oczekujesz nic w zamian? Tak, wasza wysokość. I choć wdzięczna jesteś, to tylko błogosławieństwo przyjąć chcę w podzięce. Co prawda, no dobrze, w końcu jestem twoją dłużniczką. Jaka jest twoja wola? Pochyl się, odpowiedziała, po czym spojrzała w górę. Ja, Luna, władczyni nocy wystarczające ścieżki księżyca, dajcie moje błogosławieństwo. Los będzie sprzyjać ci w swoich planach i wyfronić ci od krzywdy. Cień i mrok będą twoim sprzymierzeńcem, kiedy będziesz uciekać od swoich nieprzyjaciół. Niech gwiazdy księżyc obficie obdarzą cię swoim blaskiem, kiedy całe inne światło zniknie sprzed twoich oczu. Promieniu spokojem i odwagą jak księżyc, światłem twoim ofiarowanym mu przez słońce. Powstań i nie lękaj się więcej. Zekora powstała, uśmiechnęła się, zarzuciła kaptur na głowę i zaczęła wolnym krokiem oddalać się od księżniczki. Konwaj również ukłonił się głową i podążył za przyjaciółką. Księżniczka natomiast zbiła się w powietrze, a majestatyczne skrzydła uniosły ją wysoko. Także nie miała żadnych problemów z dotarciem do grupy swoich towarzyszy
lecących po bezchmurnym niebie. Nareszcie sprawy zaczęły się choć trochę układać. To szaleniec. Dla jego własnego dobra powinniśmy skrócić jego męki. Kara śmierci to mało dla kogoś takiego. Cisza, jako księżniczka Questli, każę wam się uciszyć. Legitusie, mój wierny uczniu, cały czas nie chcę wierzyć, że którekolwiek z oskarżeń jest prawdą. Nie tak, jeśli dalej będziesz odmawiać do skorzystania z prawa do obrony, to nie będę miała żadnego innego wyboru, jak zdać się na decyzję Trybunału. Pytam ostatni raz, czy masz cokolwiek na swoją obronę? Co powodowało tobą, kiedy próbowałeś wprowadzić swój plan w życie? Myślałem, księżniczko, lutam, że znasz moje powody. Sama kiedyś wyznaczyłaś mi to zadanie i zrobiłem co w mojej mocy, żeby je wypełnić. Chciałem zaprowadzić pokój między smokami i Ekwestrią. Chciałem zostać pionierem magii. Wreszcie chciałem zwyczajnie patrzeć, jak granice poznania przesuwają się dalej. Znam cię długo, mój drogi, a swoim śmiesznym tłumaczeniem naprawdę mnie obrażasz. Twoje ambicje zaślepiły cię i nie widziałeś ceny, jaką niegdyś przyjdzie zapłacić za swoją lekkomyślność. Twoja żąda wielkości omal nie doprowadziła cię na skraj szaleństwa, a dzisiaj nadszedł czas, abyś zapłacił za swoją pychę. Wszystkie moje dokonania, wszystko, co przez nas robiliśmy dla chwały Petri, to się nie liczy. Ja i Kegen zawsze byliśmy wiernymi sługami królestwa, a teraz pragniecie jedynie się nas pozbyć? Od kiedy za ratowanie setek istnień nagradza się śmiercią? Wyrok jeszcze nie zapadł. Możesz być jednak pewien, że twoja praca dla królestwa zostanie uwzględniona. Nie będę jednak patrzeć bezczynnie, jak zapraszasz się w swojej pracy i stajesz się niebezpieczny dla świata. Wyrok zapadnie po naradzie. Kegen? Przestań tak na nią patrzeć, na niebiosa błagam cię, uspokój się, cokolwiek się stanie, nie zrób nic głupiego. Dreszcz przeszedł po plecach małego smoka, smak otworzył oczy i obudził się przerażony. Usiadł i postarał się szybko zrozumieć, gdzie właściwie się znajduje. Nie leżał na ziemi, a na łóżku, w komnacie zamku. Przez chwilę ten fakt nie był dla niego oczywisty, dopóki nie przypomniał sobie ostatniej chwili przed zaśnięciem. Po kilku godzinach lotu zmęczenie dało sobie znać. Smoczek ledwo poruszał skrzydłami, a Kegen ostatecznie złapał go szponami i podniósł go dalej w nieznane. Teraz najwyraźniej jego opiekun oddalił się gdzieś, załatwiając swoje własne sprawy, ale wcześniej zadbał, aby malec odpoczął trochę w przyzwoitych warunkach, a biorąc pod uwagę tygodnie spędzone w chłodnej jaskini, łóżko i pościel były wielkim spokojem naprzód. Za oknem świeciło słońce, przedzierające się przez przepiękne firanki. Na ścianach wisiały gobeliny z wizerunkami gryfów, a cały pokój był sprzątany tak dokładnie, jakby od dawna ktoś szykował go na powitanie gości. Mimo wszystko wnętrze było bardzo zimne i ciemne. W niczym nie przypominało pokojów gościnnych pałac Canterlot, gdzie każdy, nawet najmniejszy szczegół, emanował magią, pięknem i delikatnością. Kegen, jesteś tu? Krzyknął głośno malec, wyczekując głos opiekuna, lecz jedyną odpowiedzią było echo, które rozniosło się po korytarzu za otwartymi drzwiami. Spike wyszedł z łóżka i natychmiast podszedł do otwartych drzwi, aby dowiedzieć się, gdzie jest Kegen. Wolnym krokiem udał się ku drzwiom i wyszedł na korytarz. Stój! Krzyknął gryf, stojący tuż za drzwiami, zagradzając mu drogę skrzydłem. Rozkazano nam cię pilnować, siedź w środku i nie ruszaj się. Obecność gryfa tylko utwierdziła go w pewności, że razem z Kegenem dolecieli do jego przyjaciela zgodnie z zapowiedziami. Od razu poczuł się pewniej. Wam? Jesteś tu sam? Odpowiedział Spike, jednak nie doczekał się odpowiedzi. Smok zgodnie z poleceniem wrócił do środka komnaty i usiadł na łóżku, oczekując na rozwój sprawy. Po chwili jednak niczym nie zmącona cisza została zakłócona przez skrzypiące stare wrota otwierające się gdzieś na korytarzu. Można było usłyszeć szczęk żelaznych płyt, gdy nagle za drzwi wyłonił się kolejny gryf, który odziany w zbroję i po chwili rozmawiał ze strażnikiem ukrytym za kurtyną. Kiedy skończył, zwrócił się do środka, a potem spojrzał na Spajkę i odezwał się do niego czwartym głosem. Pójdziesz ze mną na dziedziniec, wstawaj. Gdzie jest Kegen? Na dziedzińcu. Chodź szybciej,
smoku, mam sporo spraw na głowie, nie utrudnia mi tego. Natychmiast po usłyszeniu wiadomości, Pike podniósł się i poszedł za nim. Gryf ruszył w stronę wyjścia, a tuż za nimi podążał drugi strażnik, który najwyraźniej miał za zadanie nie spuszczać z oka jakże ważnego gościa. W końcu eskorta opuściła gościnne skrzydło i udała się na spotkanie z Kagenem. Wszyscy milczeli, a Spike spoglądał przez szafu na ściany, gdzie bardzo gęsto były rozwieszane najróżniejsze sztandary, herby i malowidła, przedstawiające najwybitniejszych przywódców Gryfiego Imperium. Gryfy natomiast nie ukazywały żadnych emocji, wykonywały swoją pracę i nie interesowały się przepięknymi dziełami sztuki, które miały codziennie bez poświęcania im najmniejszej uwagi. W końcu smok popędzany raz po raz przez żołnierzy również przestał się zastraszać i szybkim marszem udał się razem z nimi na dziedziniec. Gryf i smok chodzili spacerowym krokiem dookoła zamku od dobrych kilku godzin. Kagen raz po raz zatrzymywał się, aby popatrzeć na wzorową lekcję porannej musztry odbywającą się na dziedzińcu lub by upajać się widokiem cudownych szczytów łańcucha Asgardu, którego nie licząc ostatniej wizyty nie widział od dobrych 3000 lat. Zamek w Gryfus nigdy nie wydawał mu się tak spokojny, a problemy nigdy nie wydawały się tak oddalone. Wieczne i potężne szczyty, które były jedyną stałą częścią, jaka nie zmieniła się mimo upływu czasu, wydawały mu się bliskie niczym rodzina lub starzy znajomi, na których spotkanie wyczekiwał przez wiele wieków. Tuż obok stał Servillo, który o wiele bardziej interesował się swoim przewspaniałym towarzyszem niż znanym mu doskonale otoczeniem. Kagen doskonale rozumiał powód jego zainteresowania, ale robił wszystko, żeby nie dać po sobie poznać niezwykłej wprost niechęci do jego osoby. Twoje opowieści mnie zadziwiają, przyjacielu, powiedział Gryf, uśmiechając się szeroko. Wciąż jednak zastanawiam się, czemu wasza rasa, wasz lud, co się z nim stało? Dzisiejsze smoki to cień tego, czym byliśmy za czasów smoczych magów. Wszystko, do czego dążyliśmy, nasza wielka, legendarna cywilizacja, przed którą klękały największe mocarstwa, skończyła się wraz z dojściem do władzy rasy Drakonyków. Od tamtej pory nic nie jest tak samo. Nie mieliśmy żadnego spoiwa, które mogło utrzymać wszystkie smocze ludy razem. Nasza kultura, nasz język, nawet magia zostały zapomniane na wieki, a wszelkie legendy były przekazywane ustnie. Chcesz powiedzieć, że bajki kultów o chaosie i harmonii to przecież jedynie żałosne opowieści, przerwał mu Servillo. To naprawdę nie ma sensu. Z całym szacunkiem, mój drogi, ale im dłużej z wami przybywam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że Gryfy nie lubią chwalić cudzych dokonań. Widzisz te pałace? Spytał, wskazując na wielki pałac Imperium kilka poziomów wyżej. Kiedy byłem mały, w tych miejscach panowała dzicz porośnięta lasami, a zamieszkała przez wilki i smoki. Wasze oświetlone Imperium nadal raczkuje w kubijakach, podczas gdy Canterlot wznosi się niezmiennie nad Equestrią od niepamiętnych czasów. W dzieciństwie znałem wielu magów i kronikarzy Equestrii. Te dwie klacze, które nadal panują nad swoim królestwem, to najpotężniejsze czarodziejki wszechczasów, a wszelkie wzmianki z tego okresu mówią o tym, że brały udział w wojnie, która raz na zawsze zakończyła panowanie Drakonyków i wyzwoliła cały kontynent z polii panowania. Gryfy w tym czasie rysowały błotne rysunki w jaskiniach i uczyły się rozpalać ogień. Wasz swoje słowa, przyjacielu. Mimo tego, że jesteś naszym honorowym gościem, moja cierpliwość prędzej czy później skończy się. Wypieranie się swojego dziedzictwa niszczycie korzenie, na których stoi wasza cywilizacja. Wasza wysokość. Tak samo jak ja muszę żyć ze świadomością, że potomkowie najwybitniejszej rasy w historii tego świata zmienili się w odrażające, żrące i palące wszystko wokół kreatury. Tak samo wy musicie zaakceptować, że kiedy ekwestryjskie akademie odkrywały siły władające wszechświatem, wy tłukliście się jeszcze kamieniami i staraliście się znaleźć schronienie przed śniegiem uważanym wówczas za gniew bogów. Skończmy może rozmowy o historii, przerwał mu zirytowany Servillo. Porozmawiajmy lepiej o dalszych stronach działania. Znakomicie, musimy jednak poczekać na Spike'a. Smog odwrócił się, po czym zauważył,
że po drugiej stronie dziedzińca idzie ku nim mały, filtrowy smoczek, eskortowany przez dwójkę gryfów. Hagen natychmiast zaczął kierować się ku nim, a książę dał znak, że jego towarzysze mogą odejść. Zadowoleni strażnicy nie czekali i natychmiast wrócili do swoich codziennych obowiązków. Hagen, gdzie byłeś? Spytał zadowolony malec. Rozprostowywałem nogi, poza tym chciałem ci przedstawić Servilusa, mojego serdecznego kompana. Generał Servilus, syn władcy klanu Srebrnego Skrzydła i zwierzchnik jego sił zbrojnych. Szczerze mówiąc, trudno nie mogłem doczekać się, aż wreszcie się obudzisz. Wiele dobrego słyszałem o tobie, mój chłopcze. Podobno jesteś najzdolniejszym uczniem, jakiego Hagen mógł dostać pod swoje skrzydło. Ukłoń się, usłyszał Spike, czując na sobie żelazny wzrok mistrza. Miło mi, odpowiedział smoczek i ukłonił się w tradycyjny, wyuczony sposób, który ćwiczył tuż przed wylotem. Wyśmienicie, pragnę powitać cię w cudownym pałacu Imperium Grypus, gdzie wnosi się nasza przepiękna świątynia. Z tego co mówił mi twój opiekun, jesteś tu pierwszy raz. Tym radośnie chciałem ci zaprezentować nasze najpiękniejsze dzieła architektury, które... Servilusie, rzekł Hagen, uśmiechając się do malca. Może dość tych czułości, czeka nas pracowity dzień. Zrobisz mu wycieczkę, kiedy indziej. Ja jednak muszę go troszeczkę pouczyć, a to wymaga sporo czasu i samotności. Porozmawialiśmy dłużej niż wypada, więc jeśli pozwolisz, pójdziemy już. Mamy przed sobą masę roboty. Gryf spojrzał na czerwonego smoka, a potem na malca. Nie był zadowolony z tego swojego przyjęcia, jednak jako urodzony dyplomata uśmiechnął się prawie szczerze, ukłonił się i odszedł, zerkając co jakiś czas w tył swoim bystrym orlim okiem. Hagen również uśmiechnął się do odchodzącego księcia, po czym zwrócił się do malca. Miło mi, że zrobiłeś dobre pierwsze wrażenie przed tą zakłamaną, dwulicową, latającą świją, mały. Jeśli nie ma mnie w pobliżu, nie waż się z nim rozmawiać, a tym bardziej opowiadać mu o tym, co słyszysz ode mnie. Wbiję ci nóż w klepie, jeśli za długo będziesz się oglądać, a jak na razie nie mam w planach szukać nam innego miejsca zamieszkania. A gdzie będziemy trenować? Pytał Spike, oglądając uważnie, czy nikt go nie podsłuchuje. Zachowaj to dla siebie, bo nie jest mi na rękę, jeśli będą nas śledzić. Wokół jest mnóstwo lasów, a my znajdziemy jakieś miejsce. Kiedy jesteś tam, staraj się nie wałętać po zamku. Gryfy będą cię pytać o wiele rzeczy. Rób wszystko, żeby się z tobą nie interesowali. Dopóki tu jesteśmy, nie znasz się na magii. Nie wiesz, jak szukać klejnotów. Nie masz pojęcia o tym, co robimy. Nie wiesz, że w tej chwili z tobą rozmawiam. Pokiwaj głową, jeśli rozumiesz. Spak nieśmiale pokiwał głową. Cudnie, odpowiedział Hagen. Tradycyjną metodą. W takim razie lecimy. Odpocząłeś trochę, a teraz rozporuj skrzydła. Mały, porozmawiamy dzisiaj o czymś niesamowitym. A o czym? Pytał Smok. Później, mały. Zbyt wiele uszu lubi się tu wtrącać w nie swoje sprawy.